zdecydowanie, jak mówię, nadał utworowi drugą młodość i taki zupełnie inny sound. Swoją drogą kiedyś położyłem ręce na bardzo fajnej biografii. Powiesz o tym, jak powstawała książka, tutaj, którą tutaj mam przed sobą? No jest tylko jedna biografia jak na razie, na którą długo byśmy czekali, ale warto było, bo bardzo mi zależało na tym, żeby napisał ją właśnie Jarek Szubryk. Raz, że mój znajomy od lat, dwa, że muzyk również, to jeszcze muzyk podziemia metalowego w Polsce. Wcześniej redaktor wielu magazynów muzycznych, między innymi Trashmana. A z drugiej strony znałem książkę, jaką napisał o Slayerze, biografię. Rewelacyjną zresztą. No, czytało się to jak książka, jak jakaś powieść z akcją i absolutnie to było powodem tego, że no, byłem w stanie czekać nawet rok, dwa kolejne, ale żeby to Jarek właśnie napisał, bo było paru innych chętnych wcześniej oczywiście na to, żeby podjąć się tej dość trudnej jednak pracy. Żeby zebrać do góry. No, zrobił to rewelacyjnie z tego choćby względu, że jest to taki bardzo obiektywny obraz historii Vadera. Oczywiście główne skrzypce na stronach odgrywam ja, ale to tylko dlatego, że ja od samego początku jestem w tym zespole. Więc jakby nie było, mam najwięcej do powiedzenia, w sensie masy tych informacji. Natomiast Jarek, nie jest to moja biografia, nie jest to Vader widziany moimi oczami, nie jest to żaden pamflet na temat zespołu Vader, dlatego że staraliśmy się pokazać i to bez żadnego ukrywania faktów, to co się działo, zarówno te dobre, jak i złe strony. Jak wiadomo, każdy zespół, no, szczególnie z takim dorobkiem, tyle lat minęło, różne chwile mieliśmy w czasie tej historii długoletniej. I chciałem to przedstawić w jakiś sposób i Jarek no, starał się dotrzeć do różnych źródeł i ze swojej strony pokazać, jako taki narrator, jak to wyglądało. Stąd mówię, z mojej strony pewno byłoby to inaczej. Natomiast Jarek rozmawiał z różnymi ludźmi, nie tylko muzykami, którzy grali w zespole Vader. Oczywiście z tymi, którzy chcieli rozmawiać z nim, bo byli też tacy, którzy po prostu, których nie interesowało jakiekolwiek zdanie na ten temat. Szkoda, bo na pewno dodałoby to troszeczkę no, prawdziwości obrazu. No ale trudno, jak ktoś nie chce, to na siłę nigdy nikogo nie można zmuszać. Tak więc książka się ukazała w języku polskim. W tej chwili przygotowana jest ta książka w języku rosyjskim. Także jeżeli nie w tym roku, to na początku przyszłego roku będzie wydana. Pracujemy również już dość mocno nad wydaniem angielskim. W tej chwili również nad drugą edycją Wojny Totalnej, bo taki tytuł nosi ta nasza biografia. I Jarek Szubrych, no, mówiliśmy się, że dopisze jakby kolejne 10 lat, czyli dopisze to, czego zabrakło po zakończeniu jakby książki, czyli jakby w momencie, kiedy James doszedł do zespołu Vader. I jakby uzupełnimy troszeczkę te ostatnie dziesięciolecie. Oprócz tego chciałbym, żeby uzupełnić coś, czego zabrakło, czyli pełnej dyskografii zespołu. No i paru innych takich ciekawostek, może troszkę więcej zdjęć i zbliża się jakby 40-lecie zespołu i mam nadzieję, że na te 40-lecie uda nam się tą nową edycję biografii wydać.